Witam na kolejnej rzutce z postępu prac w łazience. Tak tutaj widać, tutaj już cokolwiek mam odlany, schnie. Tutaj już sobie zaciągnąłem klejem ładnie powierzchnię tą steropianu, w którym jest osadzona wanna. Tutaj sobie też zaciągnąłem klejem, żeby było po prostu równiej, gładziej. Tutaj już mam oczywiście odkute wszystko. Tutaj nie muszę dodawać, że wstępnie było tutaj skute te kafelki na podłodze. Potem zostało to dokładnie posprzątane, odkurzone, zagruntowane i dopiero tym klejem tutaj zrobione. Więc, że tak powiem, wszystko tak jak należy i tak jak technologia przewiduje. To mam zaszpachlowane tym gipsem zielonym, dlatego że tutaj tynki są gipsowe, więc no nie robiłem zwykłych tynków, bo nie ma to sensu według mnie, jeżeli jest gipsowe. Tutaj też już mam, że tak powiem, zamurowane ładnie, zrobione tutaj to na równiutko. Tu jeszcze tylko troszkę ten kątowniczek muszę podrównać tutaj, bo troszkę odstaje względem ściany. Ale to już później, jak mi podłoga wyschnie, to wejdę tutaj z fleksem, troszkę to wyrównam. No i tak jak widzicie, tutaj jeszcze teraz kolejny stadium to będzie tutaj skrobanie tego kleju. No tu troszkę jest z tym roboty, muszę powiedzieć. Generalnie, gdzie niegdzieś trzyma się mocniej, gdzie niegdzie tak, że praktycznie palcami odchodzi, a gdzie niegdzieś trzeba tak troszkę to podziubać, tak jak w tym miejscu. Tu jest trochę już usunięte tego kleju. Tam oczywiście też usunąłem koło tej dziury do murowania, żeby tam po prostu równo później na listwę wyrównać tą zaprawę, żeby tam nie wystawało poza lico, że tak powiem, tynku, poza lico ściany, żeby nie było tam takich właśnie brzuchów. Tam jak jest dołek delikatny, to się nic nie dzieje, bo może troszkę kleju dołożyć i dołek się zniweluje, ale górkę później trzeba szlifować, kombinować. Tak samo tam troszkę wyczyściłem, tutaj też troszkę podczyściłem koło tego cokołu. No i tak jak mówię, teraz kolejny etap to będzie zdzieranie tego kleju, ewentualnie zobaczę, może tutaj pomaluję jeszcze zanim zacznę kafelki robić, ale to zobaczę jeszcze jak tam będzie szło. No i w kolejne stadium to będzie, jeżeli to już będzie czyste tutaj, no to oczywiście zagruntowanie. Tutaj będę gruntował normalnym gruntem i później jeszcze dodatkowo tą folią w płynie, którą pokazywałem na innym moim filmiku, co też tutaj zaprezentuję zresztą. Tu będzie troszkę więcej tego malowania, ponieważ tutaj wszystko tutaj aż wysoko trzeba pomalować, bo tutaj czasami jak się bierze prysznic, że tak powiem, nawet na stojąco czy coś, bo tutaj wcześniej był taki parawan jeszcze zamontowany, to tutaj, żeby właśnie można było na stojąco brać ten prysznic, także tutaj musi być to dosyć dobrze zabezpieczone. No ale tu wszystko wymaluję, tu oczywiście koło umywalki, tutaj gdzie większe są, że tak powiem, większa możliwość narażenia na zachlapanie, na taką wodę, że tak powiem, rozbryzgową, to wiadomo, tutaj oczywiście też koło toalety wszystko ładnie wymaluję, tak żeby było to szczelne. Oczywiście podłogę powyklejam też tymi narożnikami podłogowymi. Ale to już dopiero będę malował tym, jak już będzie tutaj ten sterż podtynkowy zamontowany, który właśnie po usunięciu tego kleju też będę tutaj montował. Także jeszcze tutaj dosyć sporo pracy jest. No i jakby na kolejne, że tak powiem, części pracy wykonane, bądź będę wykonywał kolejne prace, to będę wrzucał takie wrzutki, a na tą chwilę tak to właśnie wygląda. Także już pomalutku idziemy do przodu, pomalutku już w stronę właśnie, żeby to już rozbudowywać, już na ładnie robić, tak jak tutaj to widać, już jest efekt widoczny, już widać, że jest w stosunku do wcześniejszego filmiku, już prace posunęły się troszkę do przodu. W międzyczasie oczywiście robię tutaj jeszcze inne roboty, tak jak na przykład teraz tutaj mi tu schnie ten cokół i tutaj, to w międzyczasie sobie robię kuchnię na dole, także to jest tak, że te prace się tutaj zazębiają, to nie jest tak, że tylko na przykład robię łazienkę, tylko jeszcze w międzyczasie inne tutaj przygotowuję sobie pracę, bądź wykonuję, bądź jestem w trakcie, bądź wykańczam w innych pomieszczeniach. Także na tą chwilę tak to właśnie wygląda. Czyli tak jak powiedziałem, jak będzie kolejny etap prac, prawdopodobnie będzie montaż tego właśnie stelaża podtynkowego i zabudowa, to będę robił kolejne filmiki. A póki co, trzymajcie się, pozdrawiam. Jak się podoba, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, zapraszam na inne moje filmy. I trzymajcie się ciepło. Do następnego filmiku. Cześć!